Generalnie rzecz ujmując, to chyba bardzo im to pochlebia. To znaczy działalność ku pokrzepieniu serc. Dziewczyna widzi, że jest potrzebna. Mhm. Pociesza się. Tak, właśnie. Wy się rozluźniacie psychicznie. Aha. No a gdybyś nie podglądał, to co, stresy? Z mojej strony to raczej nie. Nie wiem, jak pozostali członkowie mojego klubu. Musiałbym to przekonsultować z nimi, ale też nie sądzę. No zaraz, odebranie pewnej potrzeby to powoduje stres. To przecież można coś innego znaleźć. Dziękuję bardzo. Gdzieś w środku lasu płynęła rzeczka, pod zwykły strumyk wśród bora. Kąpała się tam cudna dzieweczka, codziennie koło wieczora. Tak dni płynęły, ona się myła, codziennie przez godziny. A chłodna woda czule pieściła dość bujne kształty dziewczyny. Stał naprzeciwko, dom okazały, z gałęzi dębu patrząc przez liście. Podglądał pannę, chłopak nieśmiały, co się od dawna w niej kochał ogniście. Rzeczka swe wody ciągle toczyła, on wciąż przychodził gadatek. Podglądać pannę, która się myła, zupełnie nada bez szatek. Pewnie by dalej tam się kąpała, wciąż obnażając swe wdzięki. Gdyby się gałąź raz nie złamała, a on nie złamał swej ręki. Panna spłoszona szatki porwała, chłopak daj zaklął sążniście. Ona się więcej tam nie kąpała, on rękiem zaśmosił w kipsie. Obserwatorzy, jeśli jesteś tu który, czy mieszkasz w Trójce, czy też w Siódemce, lepiej do panny ruszaj w konkury. Bo patrząc, bo patrząc, bo patrząc, bo patrząc jedynie utrudzisz ręce.